witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik jest sylwestrowy, ponieważ grudzień się kończy i zaczyna się nowy rok. Postanowiłam, że nagram Wam filmik z makijażem, włosami i outfitami na Sylwestra. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zaraz Wam pokażę, jak zrobić to. Więc widzimy się na końcu filmiku. Więc ja zazwyczaj zaczynam swój makijaż od podkładu. Mój podkład jest z L'Oreala, numer 125. Tutaj będę miała lusterko, więc będę czasami zerkać tutaj. Do tego mam pędzelek do podkładu i nakładam podkład. You gotta go and get angry at all of my honesty. No, I try, but I don't do too well with apologies. Następnie, żeby wygładzić cerę, używam takiego sypkiego pudru. To jest numer 10 z Revlonu. I zazwyczaj daję to pod oczy. Flip it. Tutaj nad brwią takimi delikatnymi ruchami. Baby, you too much, you too much. Następnie używam bronzera. Ja mam bronzer z Sephory. Wygląda tak. Do tego mam kolejny pędzelek, taki już większy. I kreślę linię policzków. What do you mean? Mam taką paletkę z The Balm, w której znajduje się bronzer, róż i rozświetlacz. Teraz użyję troszeczkę tego różu kolejnym pędzelkiem, żeby troszeczkę rozjaśnić i nadać kolor skórze. I następnie palcem rozświetlam miejsce, które chcę, żeby były rozświetlone, czyli nos. Pod oczami. Tutaj. Następnie mam z Oriflame'u takie balsamiki do ust i użyję takiego balsamu, żeby później zmyć go i nałożyć szminkę, żeby później usta były takie bardziej soczyste. Więc nałożę troszeczkę balsamu. Ja akurat wybrałam wiśniowy. Polecam Wam te kremiki, bo są naprawdę cudowne. Teraz mogę zająć się brwiami. To już będę musiała sobie lusterko wziąć tutaj bliżej. Czeszemy do góry. Następnie używam zwykłego brązowego cienia do brwi. Tak delikatnie, ponieważ moje z reguły są naturalne, ciemne, więc tylko je podkreślę. Myślę, że tyle wystarczy. No i zabieramy się za malowanie oka. Ja zazwyczaj na początku palcem daję najjaśniejszy cień, czyli ten. I nakładam go na powiece górnej i aż po łuk brwiowy, żeby był ładnie rozświetlony i widoczny. Najwygodniej mi palcem, więc zrobię to palcem. Następnie dalej palcem nakładam ten złoty kolor. Go już nakładam na całej powiece, ponieważ później będziemy go troszeczkę zamalowywać ciemniejszym kolorem. Nakładamy go tak długo, aż uzyskamy wymarzony efekt. W moim wypadku tyle złotego już wystarczy i zabieramy się za drugie oko. Pędzelkiem już.
już zabieramy się za ten brązowy kolor, którym właśnie robiłam brwi. I tutaj robimy go na końcu, zaznaczamy bardzo mocno, mieszając go z tym złotym. Aż tutaj. I'm on my 14 carats, I'm 14 carats, doing it up like my ass. You say I got a touch, so... Następnie bierzemy ten mniejszy pędzelek, którym właśnie robiłam brwi, i również w tym brązowym, i tutaj zaznaczamy tą część oka. Teraz bierzemy się za kreski. Ja używam eyelinera w markerze z L'Oreala również. Powolutku jedziemy od linii rzęs. I teraz zaznaczamy kreskę, jak długą chcemy. Dobrze, więc ja już kreski namalowałam i teraz bierzemy się za rzęsy. Bierzemy ten super przyrząd do podkręcania rzęs, czyli zalotkę. Przykładamy do oka i zamykamy na chwilę, bo nie, pojętnie. I trzymamy przez kilka sekund, następnie puszczamy i jeszcze raz. Dobrze. Następnie zamykamy i puszczamy. I tak jeszcze raz. Następnie mam taki mini tusz do rzęs i zaraz będziemy malować oczy. Następnie używam takiego tuszu z Olifejmu, który jest troszeczkę wysuszony, dlatego go używam tylko po to, żeby rozdzielić rzęsy, które się tam połączyły. Jak widzicie, wygląda on tak. I tylko poprawimy trzy razy, żeby to, co się nam złączyło, rozłączyć. Żeby rzęsy nie wyglądały na takie, wiecie, posklejane. To zawsze najlepiej mieć taką suchą szczoteczkę. Tak jak mówiłam Wam na początku, teraz czas na mój ulubiony moment, czyli usta, ale najpierw trzeba zmyć ten balsam, który daliśmy już wcześniej. Więc moje usta są odżywione i mają taki naturalny, różowiutki kolor, który zmienimy, ponieważ nałożę moją ulubioną szminkę z Golden Rose, to jest numerek 23 i wygląda ona o tak. Jest bardzo ciemna, ale ja uwielbiam takie kolory i zaraz będziemy ją jeszcze tutaj zmieniać. Więc nakładamy. Teraz nakładamy troszeczkę w jedno miejsce taki The One i to jest taki błyszczyk z Oriflame'u i nakładamy go na środek ust i tutaj na górę, tylko na środeczek, żeby tak się odróżniało, żeby nasze usta tak się wyróżniały. I tak prezentuje się mój makijaż sylwestrowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Teraz zajmiemy się włosami. Włosy spryskuję takim suchym szamponem do brązowych włosów. Different, but maybe we missed it, yeah, thinking it
could be different. It should have been. Więc mamy już gotowy makijaż i włosy, więc teraz tylko wybrać jakiś outfit. Ja zaplanowałam i przygotowałam kilka outfitów i oczywiście w komentarzach piszcie mi, który najlepszy. Więc zapraszam! Let's go! And now I'm stupid rich. Woo woo woo. Assuming this is more than humorous, the pepper butterfly. My Wam się spodobał, więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się już w nowym roku 2016, dlatego już składam Wam najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego roku, żeby ten 2016 rok był jeszcze lepszy od tego roku. No i od 2016 już zaczynam regularnie wszystko dodawać i nagrywać, dlatego trzymajcie za mnie kciuki i bądźcie ze mną. Buziaki! Burgalicious Burgalicious definition make them boys go crazy. They always clean, they know me, coming to me, call me Stacy. I'm the F to the E.